Przejechał kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na rowerze i to ciągle za mało. Jeszcze trochę zostało do objechania, czyli Australia i Ameryka Południowa, ale wszystko przede mną, także jeszcze szansa jest. Mimo że na karku ma już trochę lat. Jestem 52 rocznik, czyli kończę teraz 62 lata w tym rajdzie, tym dookoła świata. Teraz 6 osób ukończyło, 3 Nowozelandczyków, Litwin, nawet 5. I ja 6 i byłem najmłodszy. Także jest odpowiedni czas na jazdę, nawet w tym wieku. Cały czas bierze udział w wyprawach rowerowych, zarówno tych nieco bliższych, jak i dalekich. Wyprawy olimpijskie są półroczne. Zaczynamy w lutym, kończymy w sierpniu, bo wtedy zaczynają się igrzyska. I podobnie będzie w 2016. Jedziemy w lutym, startujemy z Londynu i kończymy w Rio de Janeiro, o ile zdrowie pozwoli. Też będzie trwała wyprawa, trwała pół roku. W 2010 udało mi się zaliczyć taką wyprawę 9 miesięcy. Przejechaliśmy całą jako pierwsi Polacy po Kazimierzu Nowaku, który to zrobił w latach 30. Afrykę z Kairu do Kapsztadu, a nawet dokładnie do przylądka Igielnego. No i ta wyprawa to była długa, po pierwsze 9 miesięcy. No i niebezpieczna to siłą rzeczy, bo to kontynent afrykański. No i trzeba było sporo tego sprzętu zabrać ze sobą, bo przy tej wyprawie nie mieliśmy wsparcia samochodu, tylko to było, w 3 osoby jechaliśmy. No także cały bagaż wieźliśmy z sobą na rowerkach. Ile to jest kilogramów? No zrobiliśmy taki pomiar na promie w Asuanie, kiedy tam przeprawialiśmy się Nilem do Sudanu z Egiptu. 170 kg ważył rower razem ze mną i ze sprzętem. No. Zwiedził kilka kontynentów. O jego wyprawach można było czytać na łamach jaworznickiej prasy. Jedną z najbardziej spektakularnych wypraw była ta do Pekinu. Wówczas trasa prowadziła przez 3 kontynenty: Europę, Azję i Amerykę Północną. Do przejechania rowerzyści mieli bagatela 11,5 tysiąca kilometrów w zaledwie 168 dni. Jak łatwo policzyć, to blisko 70 km dziennie. Nie jeżdżę samotnie czy sam. Tylko w takich grupach, w klubach rowerowych są organizowane różne wyprawy. No i z tych dłuższych to takie olimpijskie wyprawy rowerowe organizuje takie Stowarzyszenie Rowerowe z Warszawy, Krotos. Właśnie z nimi 2 razy jechałem na Igrzyska Olimpijskie. Do Pekinu w 2008 roku jechaliśmy zatem i w 2012 z Pekinu do Londynu. No to jest ta właśnie wyprawa, o której mówię, że dookoła świata. Kilka dni temu Ryszard Karkosz powrócił z kolejnej wyprawy, tym razem dookoła Polski. Co ciekawe, podczas takich rajdów częściej udział biorą osoby starsze, aniżeli młode. W piątek, 15 sierpnia, zakończyliśmy rajd dookoła Polski. Organizowany jest przez Racibórz, przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza w Raciborzu. I ta edycja tegoroczna była już 16. Ten człowiek, który wymyślił ten rajd, zmarł 2 lata temu i od 2 lat ja z kolegą z Jastrzębia prowadzimy ten rajd dookoła Polski. Każdorazowo jest to ponad 3000 km. I taki rajd trwa na niestety 1,5 miesiąca. W trakcie swoich wypraw Ryszard Karkosz miał doskonałą okazję do zwiedzania poszczególnych krajów. Fotografował wszystkie miejsca, na dysku zapisanych jest wiele tysięcy zdjęć. Podczas wyjazdów zdarzały się sytuacje, które teraz wspomina z uśmiechem, choć wtedy do śmiechu nie było. Kiedy słonie do nas podeszły w nocy i no, było niebezpiecznie, bo zachodziło ryzyko, że stratują nam namioty i okazało się, że rozbiliśmy się w nocy na ścieżce do wodopoju tych słoni. Jeśli chodzi o koszta wyprawy, to te kształtują się różnie. Jak mówi jaworznianin, najdroższe są te, gdy trzeba udać się na inny kontynent. Na przykład na wyprawę na Igrzyska Olimpijskie w Londynie musiał wziąć kredyt na 30 tysięcy złotych, ale jak mówi, było warto. Na trasie spotyka mnóstwo ludzi, wielu z nich jest bardzo przyjaznych i pomocnych. No szczególnie byłem zaskoczony, teraz na wiosnę byliśmy w Iranie 5 tygodni. No i tam ten kraj taki tajemniczy, bo to jest Republika Islamska. Takie nieciekawe informacje docierały do Polski, co tam się dzieje w tym Iranie. A się okazało, że całkiem przyjazny kraj, ludzie bardzo pomagali, nawet nocowaliśmy tam w domach prywatnych. Sami nas zapraszali, częstowali. Zdarzają się także przykre sytuacje, jak na przykład kradzieże. Aktualnie Ryszard Karkosz przebywa w Jaworznie, choć w marzeniach już pojawia się kolejny cel – Indie.